Dzień dobry. Bywa zielona, żółta, pomarańczowa, a nawet czerwona. Opuncja to najbardziej popularna nazwa tego owocu. Owoc też jest często nazywany kaktusem, opuncją kaktusową. Jest mięsisty, rośnie, no właśnie, na kaktusie o nazwie opuncja w formie takiego kolorowego, pękatego pędu. A zgodnie z morfologią roślin, tak naprawdę ten owoc to jagoda figi kaktusowej. Najwięcej opuncji, tak już dla ciekawości Wam powiem, rośnie i uprawia się w Meksyku, skąd eksportowanych jest jej około 3 milionów ton. Te pewnie też tam rosły. A dzisiaj pokażę Wam, jak dostać się do środka tej wielkiej jagody. Zapraszam! Gatunków opuncji jest około 150. Nie wszystkie mają takie duże, cierniste owoce. Część jest naprawdę malutka, ma około 1 cm. Część w ogóle nie ma kolców. Ten najbardziej popularny owoc opuncji, który tutaj właśnie widzicie, kolce ma w naturze, tak jak właśnie kaktus. No i pewnie dlatego też wiele osób tak nazywa je kaktusami. Po co im te kolce? Zarówno rośliny, te wielkie rośliny, jak i ich owoce posiadają takie ciernie, by zwyczajnie nie zostać zjedzonym. Co ciekawe, opuncja wyrasta aż do 5 metrów wysokości i bardzo często jest sadzona jako żywopłot, właśnie z uwagi na te ciernie. I myślę, że jest wyjątkowo skutecznym żywopłotem. No to kolce już wiecie, po co są, jakie mają zastosowanie. Ja w tej chwili miałam Wam właśnie opowiedzieć o tym, że podczas transportu tych owoców te kolce, ponieważ są bardzo kruche i łamliwe, raczej już odpadają podczas transportu. I z tej racji są niewidoczne, no ale przed chwilą właśnie doświadczyłam, ustawiając te owoce w ten sposób, doświadczyłam takiego kolca. Bardzo boli, jest to bardzo nieprzyjemne, także nawet jak ona wygląda tak niewinnie, niegroźnie, bardzo uważajcie. Jak się do niej dobrać? Przede wszystkim ostrożnie i od razu mówię, nie pomogą tutaj rękawiczki gumowe, ani żadne inne rękawiczki. Najlepsza jest gazeta. I tak też robią miejscowi. Ale rozumiem, że nie każdy ma ochotę na farbę drukarską, dlatego tutaj bardzo dobrze również sprawdza się zwykły papierowy ręcznik. Jeżeli ręcznik, który macie, jest grubym ręcznikiem, wystarczą dwie warstwy. Jeżeli opuncja, którą macie, posiada jeszcze kolce, polecam trzy warstwy. Ja też dla bezpieczeństwa biorę trzy warstwy. I co teraz robimy? Przekładamy sobie taką opuncję na papierowy ręcznik i po prostu ją mocno wycieramy. W ten sposób. Jak widzicie, jest to już całkiem bezpieczne. Teraz tak, wytarty owoc jest już, słuchajcie, bezpieczny. Ja już się nie boję go, zobaczcie, wziąć do ręki. Nie polecam Wam robić tego z owocem, który jeszcze nie był wycierany. Tutaj w tych miejscach, tych gniazdach, można to chyba tak nazwać, z których wyrastają te ciernie, były jeszcze malutkie kolce. I zobaczcie teraz tak z bliska, dla porównania, jak one wyglądają już po wytarciu, a jak wyglądają jeszcze przed wycieraniem, dlatego naprawdę bardzo polecam Wam to zrobić. Teraz już bezpiecznie z dwóch stron ścinam końcówki, zobaczcie, z jednej i z drugiej strony. Na środku robię nacięcie i zobaczcie, lekko podważając nożem, zdejmuję skórkę. No i teraz zobaczcie, można ją pokroić na plasterki i można je od razu zjadać. Nie trzeba ich gotować, nie trzeba nic więcej z nimi zrobić. Najważniejsze to, żeby się tej kolczastej zewnętrznej skórki pozbyć. W środku są również takie małe pesteczki. Niektórym one przeszkadzają, ale nie są trujące. Możecie je jeść razem z tymi pesteczkami. Smak. No ja myślę, że dużo osób zna smak z napojów bądź soków, bo bardzo często są do nich dodatkiem, ale są również świetnym dodatkiem do sałatek, nie tylko owocowych. Polecam Wam, spróbujcie dodać na przykład do takich sałat z sosem winegret albo na przykład do jakichś sałatek z mięsem, czy możecie z nich zrobić dżem, możecie z nimi upiec ciasto. Naprawdę zastosowanie jest dużo. Ta jagoda, którą obrałam, miała
zieloną skórkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jaką będzie miała ta tutaj pomarańczowa, to ja już ją dla Was obieram. Oczywiście znowu uzbroję się w papierowy ręcznik i nie pomijajcie tego kroku, bo potem te kolce, które zostaną Wam w dłoniach, bardzo trudno jest wyjąć. Podobnie jak ostatnio, bardzo porządnie wycieram te kolce. Zobaczcie, dużo z tych kolców, pomimo że ona wyglądała niegroźnie, zostało na serwetce. Najważniejsze, że na serwetce, a nie na Waszych dłoniach. No i podobnie jak ostatnio, obcinam z dwóch stron końce. Na środku nacinam, już widzicie od razu, jaki ma środek. Tak jak się pewnie domyślaliście, środek jest w podobnym kolorze jak skórka. Także wybierając w sklepie owoce, będziecie od razu wiedzieli, jaki chcecie, jakiego koloru chcecie mieć w środku owoce. Oczywiście też ją przekroję, tym razem zrobię to w inną stronę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Proszę bardzo. No i zobaczcie, to są te małe pesteczki, one tak wyglądają. No jeżeli Wam nie przeszkadzają, to naprawdę możecie śmiało z nimi zjadać. Miąższ owoców ma taki kolor, jaki miały wcześniej kwiaty opuncji. Według mnie najsmaczniejsze i myślę, że dla wielu właśnie też dlatego, że najsłodsze są te koloru właśnie ciemno-pomarańczowego i czerwonego. A czy opuncje oprócz walorów smakowych warto jeść? Ja mówię, że zdecydowanie warto. Dlaczego? Mimo że ma taki właśnie pękaty kształt, ma właściwości wyszczuplające i jest bardzo często składnikiem wielu takich diet. Składa się w 93% z wody. Oprócz tego, oprócz tej wody zawiera również witaminy, a jakże? Jest to witamina A, B i C. Zawiera również błonnik, przeciwutleniacze, ale też cenne dla zdrowia pierwiastki, fosfor, wapń, żelazo, magnez, potas, krzem. Ale nie tylko warto ją jeść. Miąższ ma właściwości silnie nawilżające, przyspiesza proces gojenia ran, a nawet redukuje blizny. Także jeśli Wam nie będzie smakować sam owoc, jak widzicie, można spożytkować go na przykład jako maseczkę nawilżającą. A ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Boże, jaka jestem dzisiaj pokuta. To moja pokuta.